Dzień dobry. Rozmawiam z panem prezesem Stowarzyszenia Ziemskiego w Polsce, Rafałem Gawrońskim. Pan Rafał Gawroński uważnie obserwuje to, co się dzieje w tej chwili, ta sytuacja z migrantami, nie tylko to. Panie prezesie, bardzo ciekawe opinie się pojawiły na pana blogu odnośnie tego, kim są ci migranci naprawdę. Po raz pierwszy zobaczyłem taką opinię, że to jest po prostu inwazja. Chciałbym pozdrowić wszystkich Polaków, Słowian, rodaków. No, w naszej rodzinie zajmujemy od zawsze ważnymi sprawami dla Polski i Polaków. Cenę nieraz płacimy okrutną, no ale cóż, taki już nasz los i taka nasza służba dla Polski i Polaków. A nie będę się rozczulał na ten temat. Otóż, drodzy Polacy, rodacy, Słowianie, juda sataniści doznali klęski na Bliskim Wschodzie, w krajach arabskich, w Iraku, w Syrii, w Libii. I zaistniała pilna potrzeba ewakuacji bojowników, którzy walczyli za pieniądze judosatanistów. Więc wymyślono akcję ewakuacji rzekomych uchodźców do Europy, co jest totalnym fałszem, ponieważ tych uchodźców jest raptem 50-60 tysięcy we Włoszech czy w Grecji. I mało tego, te kraje, Włochy czy Grecja, nawet cała Unia Europejska, nie dopełnia obowiązków wynikających z Międzynarodowej Konwencji o Uchodźcach. Co to oznacza? Te kraje powinny dostarczyć jak najszybciej dokumenty tożsamości tym osobom. Te osoby mogły się w strefie Schengen swobodnie poruszać. Niestety brak tych dokumentów powoduje to, że oni znajdują się w obozach koncentracyjnych na terenie Unii Europejskiej. A przypomnę Polakom, rodakom, Słowianom, że my nie głosowaliśmy w referendum do Unii Europejskiej z obozami koncentracyjnymi. Wręcz przeciwnie. My zawsze byli krajem wolnym i o wolność żeśmy się bili, walczyli. To ilu naszych Polaków poległo? No, w tej chwili według estimacji nas, Polaków, wymordowali judosataniści około 300 milionów Słowian. Znaczy Słowian, tak. Słowian. No, pod różnymi auspicjami doktrynalnymi, czy komunizmu, faszyzmu, czy jakichś innych debilizmów wymyślonych przez judosatanistów. Czyli pan rozpatruje Słowian jako Polaków, Słowian jako jeden wielki naród, jedną wielką rasę tak naprawdę, która jest tą rasą pierwotną. Z tego, co pan pisze na swoim blogu, to od nas się wywodzą Germanie, od nas się wywodzą inne ludy, nazwijmy to białe, prawda? Czyli w tej chwili sądzi pan, że to, co się dzieje, to jest głównie atak na Polaków? Otóż gwoli wyjaśnienia, gwoli informacji dla wszystkich Polaków, Słowian, muszę przypomnieć wyniki badań, które zostały ogłoszone przez pana Petera Gwoździa z Uniwersytetu Stanford z 2009 roku, który jednoznacznie ukazał, że Słowianie posiadają wspólnego przodka około 10 700 lat temu. Oznacza to, że wszystkie kalendarze słowiańskie, żydowskie, masońskie, proszę państwa, są tyle warte, co zeszłoroczny śnieg. W tej chwili czekamy na nowy śnieg, zeszłoroczny śnieg jest nic nie warty, a poza tym go nie ma. Więc tych kalendarzy tylko także nie ma. I ci, którzy tam chodzą do tych synagog, do tych tajnych struktur i innych elementów dewiacji, to są ludzie, którzy są oszukiwani o dacie stworzenia świata, potopu i tak dalej, i tak dalej. My, Polacy, wierzymy, że mamy wspólnego przodka, który jest udokumentowany naukowo i ten nasz wspólny przodek jest oceniany według naukowców z wielu krajów na 10 700 lat. Czyli wtedy akurat, kiedy się skończy potop, tak? Z tego wynika. No nie wiem, czy się skończył potop, w każdym razie, czy się zaczął potop. Ja osobiście twierdzę, że to jest właśnie nasz Bóg Stwórca i od Niego pochodzimy. Mało tego, jesteśmy narodem umiłowanym przez Boga, co dało znać o sobie objawienie na Wawelu 8
maja 1610 roku. Tylko Polakom Matka Jezusa się objawiła na Wawelu w czasie mszy świętej w szatach królewskich. Nigdzie takich objawień nie było. Były objawienia dla pastuszków, rolników czy ludzi drugiej rangi, a tutaj w katedrze królewskiej na Wawelu było objawienie Maryi, którą później papież nakazał zaślubić jako królową Polski, które tam odbyło się bodajże kilkanaście lat później, po tych objawieniach. Panie prezesie, ale o tym mówiliśmy ostatnio, przecież w innym programie, natomiast wrócę do tych uchodźców islamskich. W TVN-ie, TVN24, była rozmowa z jednym z posłów PiS-u, który niespodziewanie stwierdził, że proszę Państwa, proszę pamiętać, że większość tych uchodźców nie jest z krajów zagrożonych wojną. I nagle telewizję wycięto, czyli program obcięto, cisza na antenie. Jakby Pan do tego podszedł? Kim są ci ludzie tak naprawdę? No tak, to są ta sama kategoria ludzi, które mamy tutaj w Polsce, którzy przybrali fałszywe nazwiska i posługują się tymi fałszywymi nazwiskami. Mamy tutaj rodzinę Kalksteinów czy innych, którzy posługują się innymi nazwiskami, zajmują pierwszoplanowe postacie w polskiej polityce. No tych przebierańców jest masę. Choćby czyli sądzi Pan, że ci imigranci to nie są Arabowie w ogóle? W większości to są judosataniści, służący judosatanizmu. No to jest... za pieniądze judosatanistów. W Polsce, ja przypomnę, oni są katolikami. W krajach arabskich są muzułmanami. I całość się sprowadza do religii Mojżesza, mozaizmu, który udokumentowałem w zeszłym roku, 17 bodajże września, gdzie bez krzyża, za to pięć religii monoteistycznych modliło się razem: Żydzi, protestanci, katolicy, muzułmanie. I to jednoznacznie wskazuje, że ten ludzki pentagram diabelski funkcjonuje. I cóż mogę więcej powiedzieć? Chciałbym powiedzieć Polakom, żeby się modlili bezpośrednio do Boga, ponieważ mają do tego prawo. Bóg ich kocha i na pewno wysłucha. Czyli Pan uważa, że ci tak zwani islamiści, muzułmanie, Arabowie, jak ich tam zwał, którzy no, w telewizji są pokazywani, że tam swoje modły odprawiają i tak dalej, i mówi się, że Polacy nie są tolerancyjni, że nie chcą ich przyjąć, że to tak naprawdę nie są Arabowie, że oni tylko udają, że są Arabami. Oczywiście, Polska jest krajem okupowanym. I jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że szefowie partii, posłowie, parlamentarzyści, osoby, które zajmują najwyższe stanowiska w państwie, mają fałszywe nazwiska, fałszywe rodowody. I ktoś im to, te fałszywe nazwiska, fałszywe rodowody musiał dostarczyć, tak? Dlaczego Rafał Gawroński, prezes Stowarzyszenia Ziemieńskiego, nie może być zaproszony do jakiegokolwiek studia w Polsce? Tak, tylko musimy gdzieś robić rozmowy w restauracji warszawskiej. Tak? No tak, ja bym chciał wypowiedzieć, że Polska i Polacy to jest kraj przyjazny dla uchodźców, ale nie jest przyjazny dla żołnierzy judosatanistów, którzy porzucą broń, wykąpią się z krwi pomordowanych muzułmanów i chrześcijan i wskoczą do samolotów podstawionych im przez judosatanistów, eskortowanych przez te agenty. Tak, faktycznie, bo widzimy samych młodych ludzi, no tam jest trochę rodzin jeszcze oprócz tego, chyba dla niepoznaki w sezonie. No, przypomnijmy, że także kobiety walczą w ISIS. Tak, ale tam są kobiety z dziećmi, także można było wymieszać dla niepoznaki, prawda? Generalnie struktury judosatanistyczne można poznać po ich przywódcach. Gdy się okazało, że Hitler był Żydem berberyjsko-aszkenazyjskim, to tutaj mamy w przypadku tego państwa islamskiego także jedną z czołowych postaci tego państwa, osobę zwaną kalifem, a tak naprawdę to jest Żyd, który był aktorem, który został przygotowany przez Mossad i pełni najwyższą funkcję. To jest sensacyjna informacja, panie prezesie. No to nie jest właściwie sensacyjna informacja, być może dla Polaków, ale to są informacje, które nie tylko ujawnił Edward Snowden, ale także wywiad irański, który ustalił właściwą tożsamość. Ja tutaj przeczytam to ze względu na to, że mam problemy, nie posługuję się językiem arabskim. Otóż chodzi konkretnie o pana Abu Bakr al-Baghdadi, zwany kalifem.
I to właściwie jego nazwisko to jest Simon Eliot. Z rodziny Eliotów, Żydów, którzy zarówno ojciec, jak i matka była Żydówką. Posługiwa się szeregoma nazwiskami, które tutaj wywiad irański ustalił. Między innymi nazywał się Emir Dashi, Ibrahim im Awad, al-Badri, Aradawi Hoseini. Czyli jak wygodnie, prawda? Tak, to w zależności od potrzeb. On się tak nazywał i takimi nazwiskami się posługiwał. I w tej chwili on jest głównym przywódcą państwa islamskiego i on zaplanował wraz ze swymi judeosatanistycznymi mocodawcami, że przerzucą dużą ilość bojowników do Europy pod pretekstem rzekomej ucieczki uchodźców. Co to? Oni na w ogóle na głodnych nie wyglądają z tego, co ja widziałem. Proszę Państwa, osobnicy walczący dla ISIS to są osobnicy, którzy są bardzo dobrze odżywiani, bardzo dobrze opłacani, mają bardzo dobrą broń. Problem polega na tym, że jak ktoś walczy za pieniądze, to nie jest to samo, co walczy dla idei obrony wolnego kraju, swojego kraju, swojego ojczyzny. Czyli jesteśmy okłamywani przez media. Tak, i tutaj najlepszym przykładem jest Ukraina, gdzie, proszę Państwa, wielka Ukraina nagle się potknęła na dwóch małych republikach, gdzie ludzie chwycili za broń i powiedzieli dosyć tego, my nie chcemy do Unii Europejskiej, jeżeli chcecie, to proszę bardzo. Mimo spadających bomb, mimo ataków, mało tego, Poroszenko w dalszym ciągu prosił o pomoc. Stany Zjednoczone o pomoc militarną. Okazało się, że Stany Zjednoczone odmówiły mu pomocy ze względu na to, że Poroszenko nie posiada armii, która by była zdolna do walki. Armia potrzebuje doktryny dla walki. Jeżeli ISIS ma tą armię, ISIS ma doktrynę. No tak, jeżeli mówi się takim wojownikom, jak będziecie walczyć dla nas, damy wam pieniądze, Hugo Bossa jako ubranie, a później was wyślemy na białe kobiety do Europy i będziecie mogli gwałcić i podkładać bomby w Europie i rabować. Tacy ludzie zaprawieni w boju, to z chęcią pójdą na to. Tym bardziej, że mieli zapłacone za podróż, każdy z tego zasłyszałem 10 tysięcy dolarów. Tak, mało tego, podróż jest za darmo. Za darmo z pieniędzy podatników europejskich. I amerykańskich też. No, podejrzewam, że to są właśnie pieniądze na pomoc Izraelowi, który finansuje tę całą wiosnę arabską na Bliskim Wschodzie. Bo przecież trzeba być zdecydowanym jakimś idiotą, żeby chwycić za broń w takim kraju jak Libia. Zabić w mordzie rytualnym, zresztą to są służby specjalne francuskie, które go zabiły w mordzie rytualnym Kaddafiego. No to początkowo ja także byłem przekonany, że następuje zmiana pokoleniowa dyktatorów, a tu się okazuje, że to nie dyktatorzy byli elementem do wyeliminowania, to był motyw rabunkowy tych krajów, który był elementem doktrynalnym tych zmian społecznych, które są na Bliskim Wschodzie. Pomijam już to, że Kaddafi tak naprawdę Libię postawił na bardzo wysokim poziomie i to nie pasowało tym ludziom, bo się stawała niezależna, była mowa o produkcji własnego pieniądza i tak dalej. Ale wrócę do tych przywódców, o których pan mówił. Przywódca ISIS, który jest pochodzenia Żydem, przypomina to do złudzenia sytuację z Powstaniem Warszawskim, polskimi przywódcami, tak zwanymi polskimi przywódcami. Dużo oficerów było Żydami. To oni stworzyli państwo Izrael i to oni chcieli, żeby powstanie wybuchło. Mało tego, koniecznie zatajali fakt ołtarzy całopalnych na terenie Warszawy, które właściwie płonęły całą wojnę. No to... właśnie to jest osobny temat, o którym pan dość szeroko na swoim blogu mówi. Te ołtarze całopalne, to myślę, że to trzeba będzie ten temat rozszerzyć, pójść w te miejsca, bo widziałem te mogiły, to jest coś przerażającego. Czyli pan twierdzi, że przywódcy polskiego podziemia to byli zakonspirowani Żydzi, którzy współpracowali z międzynarodówką żydowską, tak? Niekoniecznie. Był duży wpływ elementu żydowskiego. A rząd w Anglii?
No, rząd w Anglii mieszkał w pałacu Rothschilda. Tam była siedziba rządu tymczasowego, więc Rothschild przez zwykłą szklankę podsłuchiwał, co tam się działo i dlatego między innymi zginął generał Sikorski, który o tym wszystkim się dowiedział, jaka jest koncepcja dla Polski i dla Polaków. Zauważmy, że teraz podobna sytuacja jest na Ukrainie. Cała wierchuszka to są Żydzi. No, wcale się nie dziwię, ponieważ oni potrzebują przestrzeni na wschodzie. Przecież tak naprawdę proszę powiedzieć zwykłemu Niemcowi, czy by chciał mieszkać na Ukrainie, w Polsce, czy w Rosji. Przecież stuknie się w głowę i mówi, panie, idź pan swoją drogą. Mówi, co, dla mnie, dla Niemca, który mieszkam w Hanowerze, czy w Dortmundzie, czy w Bochum, ja miałbym mieszkać gdzieś tam na Białorusi, na Ukrainie? Nie, to są rzeczy nie do pojęcia, bo ponieważ dla nich się liczą Niemcy i ich terytorium. A ktoś, kto dokonuje takiej manipulacji doktrynalnej Drachnat Osten, to tylko są judeosataniści, którzy chcą odbudować Imperium Chazarskie na wschodzie. No właśnie, ja używam słowa Żydzi niewłaściwie, bo to jest pewna grupa, to jest spisek pewnej grupy, która jest tylko pod zbiorem Żydów. Większość Żydów to są ludzie, którzy się dostosowują, powiedzmy, do kraju, gdzie mieszkają. Wiemy o tym, że wysyłani byli do obozów koncentracyjnych i tam byli po prostu mordowani. Przez tą grupę rasistowską, która chciała postawić na swoim, czyli na stworzenie Izraela. Teraz jest mowa o wielkim Izraelu. Nie wiem, czy pan się zgodzi, że tu chodzi również o budowę wielkiego Izraela, czyli rozszerzenie terenów Izraela na kraje sąsiednie. I to im nie wychodzi. W ogóle im nie wychodzi. Nie wyszła im próba wywołania III wojny światowej poprzez zamach na Kaczyńskiego. Fiaskiem się skończyła wojna domowa na Ukrainie. To przecież przypomnę, że tylko 14% ludności popiera Poroszenkę. To jest zwykły reżim. Mało tego, w zeszłym tygodniu niejaka Kopacz i okupacyjny rząd dał pożyczkę finansową w wysokości 100 milionów euro dla Ukrainy. Nie w ogóle z kimkolwiek. Znaczy w takich sytuacjach, gdy kraj jest stan wojny, zawsze decydował Sejm. W tej chwili my mamy poważne obawy, czy na przykład republiki będące w stanie wojny, słowiańskie republiki Ługańska i Doniecka, czy my jako Polacy jesteśmy bezpieczni ze względu na to, że tak naprawdę pomagamy ludobójcom. Wiemy, że ta armia ukraińska morduje, rabuje, gwałci Słowian i słowiańskie kobiety. Jak pan i Stowarzyszenie Ziemiańskie odbiera słowa Schulza odnośnie obcej interwencji, niemieckiej interwencji w Polsce, jeżeli się nie zgodzimy na przyjęcie tutaj tych tak zwanych uchodźców? Ja je tak, proszę państwa, odbieram, drodzy Polacy, rodacy. Dlaczego się śmieję? Będąc poważny w tej całej dramaturgii naszego kraju, należy no, troszeczkę się uśmiechnąć, bo gdy napisałem dzień wcześniej na moim blogu, że najbardziej zadowoleni z przyjazdu rzekomych uchodźców z ISIS będą obrzezani homoseksualiści, nie tak później na następny dzień tego samego dnia po manifestacjach w Warszawie nagle jest prezentacja dwóch czołowych takich osobników, Biedronia i Gadzinowskiego. No tutaj tajniakiem jest niewątpliwie Kaczyński, który się bardzo dobrze maskuje, ale ja spotykając wielokrotnie w Sejmie widziałem puder na jego twarzy. Początkowo myślałem, że to w relacjach telewizyjnych. Dzisiaj wiem, że to niestety jest dewiactwo, które najwyższego stopnia. No, facet się bardzo dobrze maskuje. No, czekamy na relacje pana Zbigniewa Stanogi na ten temat, który ma podobno zdjęcia pana Kaczyńskiego, jego szofera i jeszcze kogoś nad jeziorem trzymający się za sprzęt. No ale ja nie chcę wyrokować, bo być może jest to, są te informacje wyssane z palca, może nie ma na to dowodów. Panie prezesie, pan dość ostro słowa stosuje, ja myślę, że wie pan, co pan mówi, mówiąc o tych osobach takie, a nie inne słowa. Natomiast chciałbym zakończyć jeszcze pytaniem takim, jak pan sądzi, jak ta sytuacja z uchodźcami, w cudzysłowie, się rozegra w najbliższych miesiącach? No to problem polega na tym, że judeosataniści chcą globalnego chaosu.
I jeżeli odnaleziono kontener z bronią przez służby celne greckie jako pomoc humanitarna dla tych rzekomych uchodźców, to znaczy, że my nie mamy do czynienia ze zwykłymi uchodźcami, tylko z bojownikami państwa islamskiego finansowanego przez judosatanistów i dowodzonego przez judosatanistów na takiej samej zasadzie, jak był faszyzm czy komunizm. Czyli oczekuje pan konfliktu zbrojnego? No, jak najbardziej. Przecież oni tu nie przyjeżdżają na wakacje. Oni chcą posiąść naszą własność, nasze rodziny, nasze kobiety, nasze dzieci i wszystko, co posiadamy. Mało tego, oni mają pełne uzasadnienie do tego, ponieważ jeżeli judosataniści pokazują im, że sam papież ich całuje po rękach, to najprawdopodobniej duchowni będą ich całować po pośladkach. No i tym akcentem zakończymy tę rozmowę. Myślę, że ciąg dalszy już niedługo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Polaków, rodaków, Słowian. Wygramy tą walkę.